Cześć, no witajcie z tej strony Mistrz Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Adama Handlarza. Jest ze mną oczywiście mój pracownik, który bardzo ładnie ostatnio pracuje i wyrzuca mi śmieci, więc plus dla niego. Dziękuję serdecznie za doświadczenie dodatkowe, bardzo mnie to cieszy. Mógłbyś się tutaj przeciąć te spodnie, bo jak chodzisz, to wyglądasz jak sukience. Ale mniejsza z tym. Po ostatnim odcinku, gdy trochę zarobiliśmy i trochę wydaliśmy, no bo jak widzicie, upiększyliśmy sobie moje Adamo Car, więc otwieramy biuro i lecimy dalej w świat, że się tak wyrażę. Będziemy działać, będziemy sprawdzać, co tam ciekawego można sobie kupić, ale najpierw pójdziemy spać. Nie zauważyłem, że nawet to już jest nocka. Aż dziwne, bo nie pamiętam, jak to zakończyłem, ale nawet lepiej, bo chociaż wiemy, że nic nie wydaliśmy, zarobiliśmy 60 tysięcy i to jest najlepszy dzień w karierze, jeżeli chodzi o tą serię. Więc rynek samochodów jest otwarty. No dobra, z jednej strony pójdziemy sobie na rynek samochodów. Biuro jest brudne, ale biuro zaraz będzie czyste. Nawet dość szybko, bo pracownik dzisiaj 10 punktów doświadczenia zarobił i jak sami widzicie, już niedługo będzie kolejny punkt umiejętności. Tylko teraz mówiliście, że jak pracownik będzie mył mi auta, to nie będę dostał doświadczenia, więc tu troszeczkę zwątpiłem i chyba tego pracownika zostawię tylko do wynoszenia śmieci, niech mu będzie. Ja po prostu nie będę na razie ryzykował, bo naprawdę może być tak, że ja w ogóle doświadczeń zbierać tu nie będę. Mam 50 tysięcy, chciałbym kupić na przykład Golfa. Volkswagen Golf 2010, 21 tysięcy, walniemy sobie ekspertyzę, on jest w ciul taki niefajny, jeżeli chodzi o uszkodzenia, malowanie, ale możemy go ogarnąć na to, żeby był ładny. Zobaczmy ekspertyzę, czy babka mnie nie klamie. Volkswagena Golfa. O, proszę. Oj, bardzo, bardzo mnie tutaj okłamała. Pierwszy raz mam coś takiego, że na ekspertyzie aż 2x, więc jest źle. No jest bardzo, bardzo jest brzydki. Więc jego trzeba na pewno naprawić. Od razu lepiej, że jak skłamałaś mnie, to chociaż mi troszeczkę obniżyła. Obniżyła mi o 2000, ale ja myślę, że 17500 to jest podstawa, żebym ja jeszcze od niej ścisnął i bardzo się z tego cieszę. Dlatego od razu ten samochód idzie na nie na lawetę, tylko na naprawę. Dziękuję serdecznie. Co by my jeszcze mogli zgarnąć? To jest jakiś Opelek? To jest jakiś Opel? Nie, to jest... Będzie Lada. Kolejna Lada. Kolejny raz walę ekspertyzę, bo mnie to po prostu ciekawi. To jest 2018 dodajmy. Więc 65D. Sprawdzimy, czy ona nie oszukuje. Te kobiety dzisiaj klamią i to bardzo. Więc ona też okłamała, bo turbo jest rozwalone. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Chociaż on jakoś tak mocno uszkodzony nie jest, więc jego po prostu kupimy i wyczyścimy i będzie gitara. Okłamał... to już gościu? Chyba kobieta tutaj. Musiał to zrobić, bo potrzebował pieniędzy. A w tym momencie kolejne auto będę chciał kupić znów za z wyjściową ceną 17 tysięcy, tylko teraz 250. I zobaczymy. Dobra. Ja po 2000 z tego to będzie git, można tak powiedzieć. Auto na lawetę. Ale sobie pokupujemy dzisiaj, co? Podoba mi się to. A Becia? 15 tysięcy? 20 tysięcy. Zaryzykowałem z ekspertyzą, tylko potem boję się, że nie będę miał naprawdę pieniędzy, żeby to kupić. Wydam na ekspertyzę. Tutaj tak szczerze nie ma innego auta do kupienia. Oprócz tych bet, bo chyba te bety są najtańsze. O, no dobra, dobra, podoba mi się. Za 800 ekspertyzę można wziąć. Chociaż no, jakby każdy oszukiwał w tej grze, to aż bym był w szoku. Chociaż jak na razie jedna tylko ekspertyza się trafiła, która była idealna, a ta też nie jest. Też kolega nas oszukał, więc jedziemy powrotem. Zawsze zarobimy. Dużo nie straciliśmy, ale ja się jeszcze potarguję.
i chciałbym 6999. Udało się. Naprawdę ostatnio to wszystko wygląda, wręcz bym powiedział, idealnie. Mam punkt umiejętności i tak jak mówię, wykorzystamy na coś innego. Niskie uszkodzenia tu są. Aha, no to jest to idealnie na negocjacje, czyli jak najwięcej mogę wynegocjować. Aha, tutaj też są dwa koszty doświadczenia, więc to już w ogóle też druga sprawa. Najlepszą cenę sprzedaży dla twojego pojazdu. O, to też jest plus, później takie coś odblokować. Ale chyba najpierw ta negocjacja do końca, tak jak gadaliśmy, i będzie git. Dobra, wsiądźmy do tego auta. O, teraz już działa. To działanie z kierownicą to jest hit totalny. Dobra, pojedziemy w tą stronę, bo nie wiem dokładnie jak to działa. Ale dwójeczka i spód. Ja mam tu podriftować jeszcze bardziej. Nie udaje się. O, było coś. Było trochę driftu, ale to by było na tyle. A, jesteśmy koło mojej chałupy tak zwanej. Robimy drifta na chałupie? No, poprawię drift i ciulta. Dobra, jedziemy dalej. Czekajcie, bo my jesteśmy w sąsiedztwie? A z drugiej strony możemy sobie pojeździć trochę. A, bo my od drugiej strony, tam mieliśmy od razu przecież. Ale Boże, ten facet jest piękny. Zrobimy sobie takie kółko. Może się pościgamy tą lecią. Jest to w ogóle coś? Aha. Jadę dalej, bo nie będę się z tym Ferrari ścigał. Bo i tak przegram. Boże, jak on się zbiera to auto, więc nie ma nawet podejścia. Jedynie te dobrze i tego typu wariactwa mogą coś tam porobić. Więc my mocno na dwójce, to jest piłowanie na dwójce. Pozdrowieniem dla starego. Dobra, patera. Mówiliście mi, że mogę tam wjeżdżać, tak? Zaraz zobaczymy. Zaparkuję tutaj, a sami tam. Jak mogę tu wjeżdżać, to sobie tu zaparkuję. Bo tego Ferrari nie będę tutaj zbytnio chyba robił, bo on jest nieuszkodzony, jest tylko brudny, malowanie to mnie nie interesuje, więc na samym wstępie nie tak, zatankuj, dodatkowo teraz myju, mamy szybkie teraz mycie, naprawdę to mycie jest teraz mega szybkie, od kiedy to dałem ten punkt doświadczenia na to, naprawdę to było warte, bo to jest chwila, moment i ja mam teraz wszystko zrobione, chyba ostatnia rzecz, bardzo ładnie. Teraz tak, zrobimy tablet. Pisaliście mi, że ja mogę... O, nawet ładnie tak zdjęcie zrobię. Ale śliczne zdjęcie Beci. Mówicie, że tutaj też mogę zrobić, ale nie podoba mi się to tu. Po to mam komputer, że będę sobie to robił na komputerze. Bo mi tam ta łapka nie podoba się, że ona tak sobie wystaje i zawsze to gorzej wygląda. Dlatego lecimy. BMW. Jedynka niech będzie. Czy tam S1 można nawet napisać, żeby było ładnie. Nie za 0, bo za 0 to się wystawmy za 15 tysięcy. To będzie gitara. Idziemy po kolejne auto. Kolejne auto w panelu wygląda na bardzo brudne, bez paliwa, więc też zatankujemy. Tu już klientela szybciutka, ale na razie nie mam czasu. Niech się zbierze więcej tych klientów, bo ja chcę jak najszybciej tutaj wysprzątać to auto i rzucić kolejne na sprzedaż. Ta strona. Cyk, cyk, cyk. Dobra, wyczyszczono samochód. Czyli dobrze, no, czyli mogę te auta tak po bokach stawiać. Nawet lepiej to wygląda. Więc dziękuję wam serdecznie za taki pomysł. BMW Series. BMW Series, gościu za 12. Okej, okay, dobra. To już mi się podoba, bo jest to dobra stawka. 7 tysięcy. Już mam w tym momencie jakieś 5 kafla zarobione. Ale ja bym chciał jeszcze zrobić... 13,5 i
No i pięknie, no i pięknie, to był czysty pieniądz, naprawdę, to był czysty pieniądz. Wsiadamy, uruchamiamy furę. Poczekajcie, muszę zmienić kamerę. No tam sobie cofniemy tylko. Dzięki, że ja tak nie pomyślałem o tym, że mogę sobie tutaj zaparkować. No bo po co? Kurde, podoba mi się to auto. Jakbym takie... taką miniaturkę tu zrobił ładną, bożą. Czekajcie. Ja, bo tu już mi... ja muszę mieć bez... jakichkolwiek tam dodatków. Dobra. Zdjęcie zrobione, jedno, drugie, trzecie, więc można iść kolejną furę wystawić. Nie w sprzedaży, kupiona. No niech, nie wiem co to jest. Niech będzie to Lada Opel, bo wygląda jak Opel. Za 30 tysięcy wystawiam, bo nie wiem ile taka fura może kosztować. Tym bardziej z 2018 roku. Kurczę, z 2018 roku za 30 tysięcy? 35. Bo naprawdę nie wiem ile takie coś może kosztować. Tym bardziej, że jest to w bardzo dobrym stanie fura. No dobra, pójdźmy teraz tutaj, bo my tak szczerze mogliśmy zacząć od Gulfa. Zrąbałem, z jednej strony zrobiłem sobie zdjęcie. Może tu by takiego Gulfa zrobił zdjęcie, jest rozklekotany. To nie głupie. To nie głupie, żeby sobie Golfa zrobić takiego rozklekonanego. Zawsze to lepiej wygląda, dobra. Miniaturki muszę sobie gdzieś tam ogarniać, bo wiecie jak to jest. Dobra, naprawmy za to wszystko, za to 1200 zł. Trochę to będzie na pewno naprawiał, bo jest dużo tego, więc niechaj. Ale przecież ja mogę w tym czasie sprzątać, zapomniałem. Wielbiam, gdy się sprząta jeszcze nienaprawione rzeczy. Tu jest jeden, bo nie mamy tylnych drzwi. Kurde, chyba pierwsze auto, które mam z tylnych drzwi. Też nie wiem, może się mylę. Maska? O nie, myślę, że dach też, ale maska, dobra. Gitara, klient jest w biurze, więc ten niech sobie tutaj pracuje. A my idziemy zobaczyć klientelę. Przepuśćcie mnie, dziękuję. Klientkę. Witam panią, bardzo serdecznie. Co pani? Ta cena mi się nie podoba. Jak tam dużo zarobiłem, tak tutaj nie za dużo. Bo mam 17, cena kupna, ona chce 19. Oczywiście, że będziemy się targować z jakichś 25 tysięcy. Zobaczymy, co ona powie. Mogą być też takie uparte ludzie, że no nie za bardzo. No dobra, nie 25, to 23 500. Uparte, ci powiem. 22. Dobra, udało się. To i tak jest zarobek 5000, więc jest fajnie. Ten go jeszcze naprawia, czy on go nie naprawił? Kurwa, czasu mu zabrakło, żeby go naprawić. Ale jajca. Jeszcze raz coś takiego widzę, co nie? 26 dzień, proszę państwa, już tutaj. 26 dzień. A my lecimy dalej. Ciekawe, ile dni do końca serii będzie. Bo nie powiem, no długo to leci, ale no te dni są dość krótkie. Nie oszukujmy się. To jest naprawdę, nie wiem po ile. Po 10 minut? Coś koło 10 minut na dzień jest, tak? To jest naprawdę krótko. Dzień na minus, bo więcej wydałem niż sprzedałem, ale wiadomo, że jedna z moich fur jeszcze jest w trakcie roboty. Właśnie, to jest pytanie, jak my z tym będziemy stali, bo... już... ej, halo, brudne jest, sprzątaj. Chyba nie chcę. No dobra, czy to jest naprawione? Czy tyś mnie naprawił? No chyba ja. Panel pomalowany, uszkodzony, brudny, jak zwykle, ale to jest tylko delikatnie, zawsze po nocy ten brud wpada, ale jak mówię, to jest szybkie mycie, a ja zarabiam sobie kolejne doświadczonka, więc to mi się podoba. Dobra, wsiadamy do tego
Kurwa, wam powiem, nawet golfa do. To jest jakby golf taki, który chciałem. Ale wklejka, ja pierdzielę, kto robi tekstury do tej gry, to jest hit. Naprawdę to jest hit, kto to robił. Najlepsze to jest obrotomierz. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale jedna pokazuje, że jest niecałe 1000 obrotów, a druga tam pokazuje już 1,5. To jest dopiero hit. No dobrze. Fajny golf. Nic nie widzę. Szczerze, że tym golfem pojeździłby na jakichś wyścigach. Pojeździłby tym golfem na wyścigach, ale Boże, jaki skrętny to jest. A podoba mi się to parkowanie. Dobra. A, jeszcze taka. Wiecie. Ma przegazóweczkę. No dobra, przegazówka przegazówką. Zróbmy zdjęcie i wydajmy. Przedajmy to auto. Może nie, tak, nie w takim kolorze chciałem auto, ale. Ale powiem wam szczerze, że chciałem takiego golfa, ale no ceny są dowalone i tutaj te ceny chyba nie są aż tak dowalone, bo jeżeli. Aha, tylko że to w dolarach, no dobra, jak w dolarach, no to inna. Inna droga. AUW Golf 6. Niechaj będzie za 35 tysięcy. Ustawiamy tak samo, bo chciałbym zobaczyć, ile za niego można zarobić, więc czemu jest brudne, jeżeli tego brudnego nie ma, więc to pewnie się zbugowało. Mój pracownik się zbugował, leczko, deczko i nie powiem co jeszcze. 42 tysiące na koncie. Aukcja jest otwarta. Idziemy na aukcję. W tym odcinku jeszcze aukcja. Fajna sprawa, podoba mi się to. Ale już fajnie, bo mamy golfa dzisiaj. Mamy Lado Opla. Czekajcie, sprawdzę ile do końca, ale chyba jeszcze długo, długo, długo. Serio, najpierw muszę kupić, żeby sprawdzić cały czas. No dobra. Czysta to nie dla mnie nie problem, jak kiedyś. O, serio? To nie powiem, ale no, klienta nie ma. A nawet jakby był, to i tak nie zdążę. No nic, z 40 tysiącami dzisiaj się pobawimy. Tak, to bym miał jakieś 60. Ajajaj, szkoda. Że to nie jest trochę później. Że klienta nadal nie ma, więc. Bo nie pisze, że klient jest w biurze, więc. No dobrze, no co, no takie życie, no. 40 tysięcy i tak jest sporo. Więc zobaczymy. Może targujemy jakieś fajne auto dzisiaj. I to takie ładne. No zobaczymy, zobaczymy, ale dzisiaj mało osób jest, bo dużo miejsc wolnych jest, jak sami widzicie, przeważnie gdzieś tam 1, 2, 3 krzesła była, a dzisiaj trochę tego jest. Co my tu mamy za furę, ale to mamy bardzo drogą furę, więc możemy sobie jedynie odpuścić to, popatrzeć sobie, jak za 300 tysięcy ktoś coś kupuje. Ciekawe, kiedy dojdziemy do właśnie tej cudownej kwoty 100 tysięcy na koncie. No i będziemy mogli gdzieś tam już bawić się dalej właśnie w takie auta. Bo nie bowiem Lamborghini by pojeździł, chociaż to jest Lamborghini z 89. A tak czy siak, no pojeździłby nawet i takim. No dobrze, już szybciej tam weźcie. Weźcie, kupujcie tą furę, bo. Boże, jakie same bogole są tutaj, co nie? Same bogole są wśród nas. Ładnie, wartość początkowa to już jest ponad 100 tysięcy, kurna. 100 tysięcy sobie przegłosowali. A, pierdzie. Ale uparte. Jeszcze ktoś macha? Ten też macha. Ten też machnął. Proszę. Ja pierdzielę, machają jak głupie. Każdy inny. Nie wierzę w to, co nie? O! W końcu kupił ten pan na dole. Co my tutaj mamy? Kolejna fura, czyżby droga, bo to jest Tesla. No niby mnie stać, ale wiem, że mogę się jedynie potargować tylko. A ja bym od razu rzucił jakąś taką kwotę, żeby się zamknąć już? Ach, już myślałem, że zamknę nie tylko siebie, ale i mordy też na to. Ach, szkoda. Bo już tak było, tak przez dłuższą chwilę się tak zastanawiali, o co tutaj chodzi. No dzisiaj takie droższe auta, liczę właśnie coś takiego tańszego do tych 30 tysięcy. A tu jak na razie grubo, grubo.
Ale już bawcie się, bo klient pewnie mi już nie jeden uciekł. Co my tutaj za Lamborghini mamy? To jest jakaś fura słaba, ale z drugiej strony zawsze lepsze to niż nic. Gdzie ja jestem? No tak, ja nie siedzę, jakby to powiedzieć, tak? No szkoda. Dawać mi to. Dobra, przymknę ich trochę 300 do przodu. Tamten macha. Czy to ja jestem ten machający? Wiecie? Tak, to ja jestem ten tutaj. Ale jajca. Ale taki zgarbiony się. Dobre, dobre. Co my tu mamy na koniec? Mamy na koniec... Hyundai? Dobra. A to ładnie wygląda mojego pracownika, bo Borek się ostatnio ze mnie śmiał, że jestem tym grubasem, który stoi przed tym. Ja mówię, nie, to jest mój pracownik, ja jestem taki nawet ładny i nawet czarny, więc wszystko ładnie pasuje. Nawet no, mojego fryza też z tego się zrobi. Dobra, dam trochę więcej. Niech mi będzie, mam 30 tysięcy, więc mogę trochę się z nimi pobawić tutaj. A tym bardziej jest to auto z 2021 roku, więc wątpię, że mi sprzedam za 30 parę tysięcy. No jeszcze macie 5 tysięcy na to, żeby na 4, już nawet 3. Więc wątpię. Zaraz będziemy wychodzić, stąd coś czuję. Ostatnie... Ale fart! Udało mi się kupić to. Udało mi się to kupić, jestem w szoku. Naprawdę w totalnym szoku takie auto kupić. Zobaczcie, auto jest nieuszkodzone, niemalowane i jedynie tylko brudne. To jest żyła złota. Dziękuję. Już jadę. Jadę oczywiście trawą, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Jezus. Zdarzyła się awaria. Dobra, klient odchodzi. No ale no sorry. Są ważniejsze rzeczy niż pilnowanie tutaj dobytku. O, dobra. Teraz mogę sprzedać. Witam serdecznie panią. Pani po mojego Golfa. Ona się przygotowuje do pójścia. 26 tysięcy... Kurde, tu aż dwóch jest. Który to który? 26 tysięcy, 29 tysięcy. A ten pan? No czuję, że tamtemu koledze sprzedam. Chociaż... No dobra, ten jest... No ładnie mu tam zobaczyć, patrzy. 32... 540, niech będzie, zobaczymy. Dobra, tam będziesz wychodził mi tutaj teraz. Kupuj lepiej, wtedy wychodź. O, teraz może to sobie iść. A ja będziesz mi tutaj to co pały gadał. Gdzie on jest brudny? Chciałem się dowiedzieć, gdzie on jest brudny. Ale żyła złota. To jest żyła złota, proszę państwa. Kupić Hyundai'a. Niech mu będzie, że to jest Hyundai. Hyundai. Dobra, jeszcze coś tu z tyłu. Dobra, wyczyszczono. Zdjęcie póki jeszcze jest widno. Bo nigdy nie jesteś pewny, kiedy przyjdzie tutaj nocka. Dobra. Jeszcze tamtego szewiego mamy, ale już można tego wystawić, żeby jakiś klient się zleciał. Hyundai. Hyundai napisze. O. Santa Fe. Napiszę Hyundai Santa Fe, niech będzie. Ustawiamy 65 tysięcy, bo to będzie dobra fura, nówka, sztuka, więc tu na to na pewno się rzucą. Nie będę go tankował nawet do pełna. Niech sami zatankują. Jak ich stać na taką furę, to tym bardziej będzie ich stać na zatankowanie. I tak tam było trochę paliwa, więc zajebiście, bo nie dość, że byłem na aukcji. Kupiłem dwa. Znaczy jedno zajebiste auto i drugie takie budżetowe na szybko. To i tak trzeba się cieszyć. I to wciul. Dobra. To już nie jest tak ładnie w środku jak w... Golfie. Golf mnie rozwalił, bo ta wklejka tutaj w panelu to była po prostu idealna. Dobra, tutaj można by było... Zawinę najlepiej, bo jak ja się zawijam i tutaj parkuję te auta, to mam naprawdę dużo miejsca z przodu. A tak to jest lipa, tam już ktoś przyszedł. On uszkodzony jest. Kurde, pierwszy raz chyba widzę uszkodzone auto z tego. Z aukcji. Nie będę, chociaż nie, może go jeszcze zdążę. Może go czy nie? Umyć.
Bo zawsze nawet jakby to przyszła noc, to mam dodatkowe punkty za... Jezu, gdzie to jeszcze jest? Tu. Jeszcze gdzieś? A dach pewnie. Dobra, dzięki. Łapka? Dobra, łapka. Witam panie, panie tak blisko siebie stanęły, że nie wiem, która będzie pierwsza. Dostrzał. 30 parę tysięcy wydałem. Panie są bardzo tutaj takie żyły, że się tak wyrażę, bo ja liczyłem na o wiele większy zarobek tutaj. 42 tysiące. Oczywiście, że się będę targował z panią, bo pani trochę dała więcej. Więc ja zostaję na 51 tysięcy 20. Rabacik pani chce. No dobra, to zajdźmy na to 49 tysięcy. Myśli. Gratis to uczciwa cena. No dobra, chociaż zarobił 10 tysięcy z niego, co? O, dziękuję serdecznie. 10 tysięcy z tego auta to jest naprawdę dobry wynik. Okej. Jedziemy dalej. Napiszę na niego Chevy C10. Zrobiłem zdjęcie? Ej, nie zrobiłem zdjęcia nawet. Już dziwne. Tylko zdążył jeszcze zrobić zdjęcie. Póki morda się patrzy. Może jeszcze zdąży wystawić, może jeszcze zdąży ktoś ode mnie kupić. No nie zdąży. Dzisiaj oczywiście. Chevy C10. Niech będzie zdjęcie to. Niech będzie 15 500. Nie wiem ile, za ile go mogę kupić. Ale, znaczy kupić, za ile go mogę sprzedać. Ale jedziemy na 28 dzień chyba życia, ale najpierw podróżowanko do domku, spanko. No i to będzie jeden z kolejnych też dobrych dni, ale tylko 37 tysięcy. Taki jest wynik, na plus. Dobry, ale ładowanie nowego dnia. Co my dzisiaj? Mamy znów rynek samochodów. Biuro jest brudne, czy mój pracownik dzisiaj wyczyści biuro? Wyczyścił, bo ostatnio coś mu to nie pykło. Jak to pisaliście w komentarzach? Żeby zamknąć i otworzyć. No to otworzyłem. Może ktoś przyjdzie szybciej. Chociaż z drugiej strony mam 80 tysięcy. Kurde, chciałbym... Chyba zamknę ten odcinek sprzedażą Chevy'ego i to by było na tyle, bo teraz jak pojadę i gdzieś kupię coś nowego, to tak szczerze trochę mi tego zejdzie, więc chyba zostańmy przy tym Chevy'im. Sprawdźmy, ile na dzisiaj wyjdę, jeżeli chodzi o ten odcinek. I będzie gitarowo. Weźmy sobie w ten, bo tu były te dekoracje. Coś się nowego zmieniło. Tutaj nie mamy nic. Mamy wygląd wewnątrz, zewnątrz. Za 10 tysięcy mogę taki żywopłocik pierdyknąć. Za 5 tysięcy mogę płot zmienić na inny kolor. To chciałem... No nie powiem, to ładnie by wyglądało, ale to nie dzisiaj. Odpis cały czas ten sam. Kontener, nic się nowego nie zmieniło. Łóżko. O, łóżko za 300. No dobra, łóżko za 300 to se kupię, bo zawsze lepiej przyjść do ładnego. No, a tutaj? Zielony? Niebieski? Może niebieski nie będzie ten kontener. House. Ciekawe, kiedy będę miał house. Może się dorobię kiedyś tego. Porobiłem tyle rzeczy i klienta nadal nie ma. To jest najgorsze, że oczekiwanie na tych klientów niekiedy jest tak długie, że to aż masakra. Właśnie mówiliście o tych drzwiach, żeby jeszcze raz ustawiać, wystawiać coś na sprzedaż, ale myślę, że bez przesady. Już raz otwierałem drzwi, zamykałem, więc jak może zamknę, to one nawet myślą, że tutaj nie ma nikogo. W ulepszeniach nadal większy obszar do parkowania. Ciekawe właśnie za to 200 tysięcy. Ale zanim się dorobimy, to daleka droga. Klient jest w biurze, więc witam panią bardzo serdecznie. Prawdopodobnie na koniec odcinka, czy pani będzie tą szczęśliwą właścicielką Chevroleta? No kurwa, będzie szła naokoło. Wiem, to macie łeb.
Dało obejrzeć. No, koleżanko, za tyle to se może pani jedynie Dodge'a kupić. U mnie. Na Litanii. O kurde, ja się jednak z panią nie potarguję, bo drugi pan, czy też będzie pan naokoło łaził? Czy zdecyduje się pan jednak z tej strony stanąć? Bo z tej strony lepsze to auto jest. I da pan więcej? Bardzo ładnie. No i to mi się podoba, bo z panem już na przykład za to, że pan ładnie przyszedł i dał, to może panu dam takie 13 500? Nie chce pan. No dobrze, no to 12 410. Myśli. Nadal nie chce. No dobrze, no to niech mu będzie 11 998. No uporczywy. Bardzo uporczywy, ale grunt, że coś się ceni, więc... A niech będzie 11 200. No dobra, udało się. Udało się i mamy 90 tysięcy. Szkoda, że nie udało nam się zgarnąć 100 tysięcy w dzisiejszym odcinku, ale w następnym odcinku liczę się z tym, że będzie dobrze. Mój pracownik się z wami żegna, ja się też z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na kolejny odcinek z tej pięknej gry. Na razie, pa, pa.